Dzień dobry, mamy dzisiaj nowy dzień, sobota, 13 czerwca. Boże Słowo na dzisiejszy dzień czytam z Księgi Zachariasza, 12 rozdział, 10 wiersz. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Oraz słowo z Nowego Testamentu z listu do Rzymian, 8 rozdział, 26 wiersz. Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Z całą pewnością w różnych sytuacjach naszego życia czujemy niemoc. Nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, dokąd pójść, nie wiemy, jakich wyborów dokonać. Często też nie rozumiemy tego, co w naszym życiu się dzieje. Pytamy, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego tak, a nie inaczej dzieje się w moim życiu, dlaczego takie, a nie inne doświadczenia muszę przeżywać, dlaczego one mi towarzyszą, dlaczego nie zawsze jest tak, jakbym tego sobie życzył, tak, jakbym tego chciał. A tymczasem dzisiejsze słowo mówi i zachęca nas do tego, abyśmy zaufali. Pan Bóg daje taką pewność, taką obietnicę, że wyleje na nas ducha łaski i błagania. A ten tekst z Dziejów Apostolskich mówi, że my nie wiemy, jak się modlić, my nie wiemy, jak mamy prosić, ale mamy z ufnością zwracać się do naszego Boga, by On nas wspierał, by On nas przez Ducha Świętego oświecił, byśmy chcieli i potrafili Mu całkowicie zaufać, byśmy każdy kolejny krok na drodze naszego życia czynili, wiedząc, że nie jesteśmy sami, że to Bóg w każdym doświadczeniu jest przy nas, że często Jego drogi to nie są nasze drogi, ale jeżeli będziemy ufać, jeżeli będziemy z wiarą podchodzić do naszego życia, to z całą pewnością odnajdziemy radość, zrozumienie, będziemy pod Bożym błogosławieństwem, a więc z nadzieją każdego kolejnego dnia będziemy mogli czynić kolejne kroki na drodze naszego życia. Niech Pan Bóg w tych wyborach, w tych wyzwaniach, w tych trudach, z którymi często musimy się zmierzyć, niech nam błogosławi. Niech też ten dzisiejszy dzień będzie przeżyty pod Bożą opieką, abyśmy wchodząc w ten nowy dzień z ufnością oddawali Panu Bogu pierwszeństwo. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty nie pozostawiasz nas samych, że w tych trudnych momentach, z którymi często przychodzi nam się zmierzyć, kiedy nie wiemy, co i jak zrobić, jakich wyborów dokonać, którą drogę wybrać, Ty jesteś przewodnikiem. Ty jesteś tym, który chce nam pobłogosławić, który chce nam wskazać kierunek, w którym powinniśmy jako ludzie wiary podążać. Dlatego powierzamy się Tobie. Bądź z nami w tym dzisiejszym dniu i każdego kolejnego dnia naszego życia. Przeprowadzaj nas nawet przez te najciemniejsze doliny. Ty bądź naszym przewodnikiem, Ty bądź drogowskazem, abyśmy nie zbłądzili, ale abyśmy nabierali ufności, wzrastali w wierze, w posłuszeństwie Twojemu Słowu i abyśmy za Twoim głosem każdego dnia podążali. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrego dnia.